Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Finansowa Fortesa w wersji audio, w ramach której rozdział po rozdziale czy też krok po kroku czytam kolejne fragmenty mojej książki Finansowa Fortesa. Słuchajcie, niesamowita sprawa. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu miesiąca, może dwóch, pęknie nam już 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy książki. 100 tysięcy osób będzie budowało swoje finansowe fortece. To jest dla mnie coś absolutnie niesamowitego. Jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Przypomnę dla wszystkich osób, że o finansowej Fortecy, fortecy możecie dowiedzieć się więcej na stronie finansowaforteca.pl. To jest książka dla początkujących inwestorów. Dla tych, którzy chcą jednak nawet pierwsze kroki stawiać w sposób świadomy, rozumiejąc jak działają poszczególne klasy aktywów, jak działają akcje, jak działają obligacje, jak działa rynek, gospodarka, cykle i tak dalej, żeby po prostu nie być zaskoczonym tym, co się dzieje i nie podejmować. Decyzji inwestycyjnych w oparciu o informacyjny szum, który nas otacza. I dzisiaj weźmiemy na tapet złoto, czyli rozdział poświęcony tej bardzo ciekawej, nietypowej klasie aktywów. Wiele osób zbyt upraszcza to, jak złoto w tym portfelu działa, a ono wcale nie jest takie jednoznaczne. Więc myślę, że dużo dzisiaj się o złocie dowiecie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to, że akurat teraz nagrywam Odcinek o złocie nie ma nic wspólnego z tym, że to jest dobry moment na zakup złota. To może być zły moment na zakup złota, szczególnie wtedy, kiedy będziesz tego słuchał. A fakt, że nagrywam ten odcinek akurat dzisiaj, wynika tylko z tego, że wreszcie mam chwilkę, żeby usiąść i w przerwie. Bo teraz bardzo intensywnie pracujemy nad kolejnym sezonem dla naszej społeczności Fincrafters, i w takiej przerwie mam wreszcie chwilę, żeby nagrać kolejny fragment finansowej fortecy w praktyce. Więc dzisiaj złoto, przyjemnego słuchania. Rozdział 10. Złoto najpewniejsza waluta na świecie. Złoto rozpala wyobraźnię, budzi zachwyt, wyzwala skrajne emocje, skrzesza sny o potędze, popycha do zbrodni, motywuje do nadludzkich wysiłków. Jego ogromna rola w historii jest niezaprzeczalna. Ze względu na swoje unikatowe właściwości, złoto było i jest traktowane jako forma pieniądza. Złoto nie tylko ma piękną barwę i połysk, lecz także jest miękkim i łatwym w obróbce metalem. Plastyczne i bardzo kowalne, świetnie nadaje się do wyrobu biżuterii oraz ozdób, praktycznie się nie utlenia, nie podlega korozji, jest odporne na działanie kwasów. Dopiero woda królewska, czyli mieszanka stężonych kwasów solnego i azotowego, jest w stanie je roztworzyć. Być może dlatego płyta z informacjami o naszej galaktyce, o człowieku, ludzkiej cywilizacji i poziomie jej rozwoju, którą umieścił Karl Sagan w Sądzie Kosmicznej Voyager 1, wykonana była właśnie ze złota. Zawsze lubiłem czytać historie o złocie, lecz żadna z nich nie skłoniła mnie do zainwestowania w ten kruszec. Jak wszystkie osoby urodzone już po historycznej decyzji prezydenta Nixona z 1971 roku, wychowałem się w erze pieniądza fiducjarnego. Tutaj tylko przypomnę, że 15 sierpnia 1971 roku prezydent Nixon ogłosił w telewizyjnym orędziu, że zawiesza wymienialność dolarów na złoto i od tego czasu światowe waluty nie są już oparte na żadnym kruszcu, a globalne gospodarki posługują się pieniądzem fiducjarnym. Nic zatem dziwnego, że bogactwo kojarzyło mi się z walizką wypchaną papierowymi 100-dolarówkami, a nie ze sztapką jakiegoś tam żółtego metalu. Złoto było dla mnie reliktem przeszłości, gadżetem z filmów o piratach, ale na pewno nie sposobem na lokowanie kapitału. Do czasu. Kilkanaście lat temu wyczytałem w jakimś artykule, że los każdej papierowej waluty jest przesądzony w momencie narodzin, a jej wartość w stosunku do złota nieuchronnie dąży do zera. Taka utrata wartości nie odbywa się z dnia na dzień. W krótkim okresie jest nieodczuwalna, ale na przestrzeni dziesięcioleci złoto zachowuje swoją wartość. A wszystkie waluty papierowe bezpowrotnie ją tracą. Pamiętam, że moją uwagę przykuło stwierdzenie, 100 lat temu za łączy złota można było kupić garnitur na miarę i dokładnie tak samo jest dzisiaj. Nie zachowałem niestety tego artykułu, ale po kilkunastu latach twierdzenie o garniturze jest wciąż aktualne. Przy obecnym kursie złota nie jeden krawiec chętnie podejmie się takiej pracy. Co jednak ciekawsze, Prawdziwe okazało się również zdanie o spadku wartości papierowych walut w stosunku do złota. Widoczne to doskonale na grafice ze strony obok. I tę grafikę znajdziesz w finansowie fortecy na stronie 493. Wszystko jedno, czy mówimy o amerykańskim dolarze, brytyjskim funcie czy japońskim jenie, nieważne, która potęga gospodarcza stała za papierowym pieniądzem, wcześniej czy później dochodziło do sytuacji której wartość takiej waluty w stosunku do złota spadała praktycznie do zera. Ta informacja stała się dla mnie pretekstem, aby lepiej zrozumieć znaczenie i funkcję złota. Zacząłem się zapoznawać z opiniami na jego temat, często zupełnie sprzecznymi, i wczytywać się w argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników tej formy lokowania kapitału. Ostatecznie postanowiłem zrobić dla złota miejsce w swoim portfelu, a o przyczynach takiej decyzji Przeczytasz właśnie w tym rozdziale. Czy złoto ma jakąś wartość? Z oszacowaniem wartości złota jest duży problem. Nie generuje ono czynszów, odsetek ani dywidend, nie da się go zatem wycenić klasyczną metodą DCF, czyli Discounted Cash Flows. Nie tylko nie wkłada nam dodatkowych pieniędzy do kieszeni, ale wręcz tych pieniędzy trochę wyciąga, bo przechowywanie złota kosztuje. Z tego powodu wielu inwestorów nie przypisuje mu żadnej wartości. Dla przykładu Warren Buffett często żartuje, że gdyby kupił całe złoto świata, to nic by z tego nie wynikało. Mógłby je tylko od czasu do czasu polerować i obserwować, jak błyszczy. Z kolei inni inwestorzy, jak choćby Ray Dalio, mówią krótko. Kto nie inwestuje w złoto, nie przestudiował wystarczająco dogłębnie historii. No i kogo tu słuchać? Buffett, którego ogromnie cenię i który w zakresie inwestowania w akcje jest dla mnie wielkim autorytetem, w liście do inwestorów za 2018 rok porównał inwestowanie w akcje amerykańskie z inwestowaniem w złoto. Przygody z akcjami rozpoczął w 1942 roku, mając 11 lat, oraz 114,75 dolarów w kieszeni. I w swoim liście pisze tak. Gdybym zainwestował swoje 114,75 dolarów w tani fundusz indeksowy naśladujący SP 500 i reinwestowałbym wszystkie dywidendy, to do końca stycznia 2019 roku wartość tej inwestycji urosłaby do kwoty 606 811 dolarów. Ci, którzy regularnie wieszczą katastrofy ze względu na rosnący deficyt budżetowy, co sam regularnie robiłem przez lata, Mogą zauważyć, że dług publiczny naszego kraju wzrósł 400-krotnie w ciągu ostatnich 77 lat. Wyobraźmy sobie, że przewidziałeś ten wzrost zadłużenia i spanikowałeś w obawie, że dolar będzie bezwartościową walutą. Aby się przed tym uchronić, odpuściłeś inwestycje w akcje i kupiłeś 33,14 uncji złota za swoje 114,75 dolarów. Co dałaby ci taka ochrona? Miałbyś dzisiaj aktywo warte 4000 200 dolarów. No, zestawienie kwoty 606 811 dolarów z kwotą 4200 dolarów z pewnością przemawia do wyobraźni. Gdybyśmy wybrali akcję, mielibyśmy w kieszeni aż 144 razy większy kapitał. Czytając każdą opinię, nawet tak wybitnego inwestora jak Warren Buffett, warto jednak zbadać jej zasadność. Pomijmy na chwilę fakt, że w 1942 roku nie było najmniejszych możliwości, aby zainwestować w tani fundusz indeksowy, więc faktyczna stopa zwrotu z rynku akcji dla przeciętnego inwestora byłaby zapewne inna. Moje zastrzeżenia przy takim porównaniu budzi coś zupełnie innego. Od 1944 do 1971 roku obowiązywał system z Bretton Woods, w ramach którego dolar amerykański był powiązany ze złotem. A większość innych światowych walut z dolarem. Oznacza to, że w ciągu tych 27 lat cena złota wyrażona w dolarach nie mogła się zmieniać, więc nominalna stopa zwrotu z tak rozumianej inwestycji w złoto wynosiła 0%. No i analizowanie stóp zwrotu z posiadania złota od 1942 roku, czyli w okresie, w którym jego cena przez 27 lat była zamrożona, no jest moim zdaniem mało fortunne. Dopiero po zawieszeniu wymienialności dolarów na złoto w 1971 roku cena złota wyrażona w dolarach mogła zacząć się zmieniać. Zatem do porównania akcji złota bardziej reprezentatywny byłby wynik liczony od momentu, kiedy złoto faktycznie stało się osobną klasą aktywów, w którą można było inwestować. Od sierpnia 1971 roku do kwietnia 2020 roku łączna stopa zwrotu z inwestycji w indeks SP500 przy założeniu reinwestycji wszystkich dywidend wyniosła 11 257%, czyli 100 dolarów zainwestowanych w 1971 roku w ten indeks urosłoby do kwoty 11 357 dolarów. Średnia roczna stopa zwrotu z takiej inwestycji wyniosła w tym okresie 10,21%. W tym samym czasie cena złota wzrosła z 41 dolarów za uncję do 1703 dolarów za uncję, czyli o 4054%. W ciągu 49 lat 100 dolarów zainwestowanych w złoto urosłoby więc do kwoty 4154 dolarów. Daje to średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 7,97%. To mniej niż w przypadku akcji, jednak różnice nie są już tak spektakularne. Zachowanie cen uncji złota wyrażonej w dolarach amerykańskich wyglądało następująco. I tutaj na stronie 496 finansowej fortecy widać wykres ceny złota właśnie od sierpnia 1971 roku do dnia, w którym skończyłem pisać finansową fortecę, czyli to była gdzieś w połowa roku 2020. Oczywiście taki wykres bez problemu możecie sobie wygenerować w dowolnym serwisie. Patrząc na powyższy wykres, być może stwierdziłeś, że w latach 1980 do 2000 ceny wahały się raczej nieznacznie. To klasyczne złudzenie optyczne, wynikające z zastosowania skali liniowej. W rzeczywistości był to niezwykle trudny dla złota czas. Od lokalnego szczytu w 1980 roku, gdy osiągnęło ono cenę 760 dolarów za uncję. Do dołka z lata 1999 roku jego cena spadła do 256 dolarów za uncję, czyli aż o 66%. I wykres na stronie 496 na dole właśnie to prezentuje. To jest bardzo ważne, słuchajcie, to taki komentarz, bo wiele osób myśli, że złoto może tylko rosnąć. No nie, zobaczcie, straciło 2 trzecie na wartości w ujęciu nominalnym na przestrzeni, 18 lat, więc trzeba być naprawdę przygotowanym na długie czekanie na odbicie cen złota. Ale jedźmy dalej. Jak widzisz, nie każdy okres jest sprzyjający dla tego kruszcu. Właśnie dlatego podchodzę sceptycznie do nawoływań miłośników złota, według których to jedyny prawdziwy pieniądz i jedyna sensowna forma inwestycji. Myślę, że osoby, które kupowały w 1980 roku złoto po 760 dolarów za uncję, i przez blisko dwie dekady obserwowały, jak jego cena spada, mają odmienne zdanie. Ja wolę mieć zdywersyfikowany portfel złożony z różnych aktywów. Przecież akcje, obligacje czy nieruchomości też pomagają pomnażać kapitał. Każda klasa aktywów ma swoje unikatowe cechy i sprawdza się w nieco innych warunkach ekonomicznych. Akcje dają solidnie zarobić w trakcie wzrostu gospodarczego, ale tracą na wartości podczas re recesji. Obligacje notowane na rynku świetnie sprawdzają się w okresach spadających stóp procentowych, lecz tracą na wartości w czasie wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią realną wartość kapitału do pewnego poziomu inflacji, ale ze względu na podatek belki zawiodą przy hiperinflacji. Rynek nieruchomości z kolei ma własną cykliczność, jednak skutecznie chroni realną wartość pieniądza. Jednym zdaniem, każdy składnik portfela ma w nim swoją określoną rolę, i właśnie po to się w tym portfelu znajduje. Dobrze zdywersyfikowany portfel, zawierający różne klasy aktywów, poradzi sobie w różnych warunkach, a w długim okresie przyniesie satysfakcjonujące wyniki, w przeciwieństwie do wciąż drukowanej gotówki. Aby lepiej zrozumieć rolę, jaką w takim portfelu ma odgrywać złoto, rzućmy okiem na czynniki wpływające na jego cenę. Co wpływa na cenę złota? Na rynkach finansowych cena jest zawsze wypadkową podaży i popytu. Zobaczmy zatem jaka jest podaż złota oraz jakie są źródła popytu. Ile złota jest na świecie? Na całym świecie działają ogromne kopalnie produkujące obecnie około 3000 ton złota rocznie. Czy to dużo? Szacuje się, że całe wydobyte w historii złoto waży około 193400 ton. Oznacza to, że podaż złota zwiększa się przeciętnie o mniej więcej 1,6% rocznie. Utrzymanie rocznej produkcji złota na poziomie 3000 ton oznaczałoby, że aktualne zapasy podwoją się w ciągu 64 lat. Dla porównania, w ciągu godziny ludzkość produkuje więcej stali, niż wydobyła złota w całej swojej dotychczasowej historii. A jak wygląda 193 400 ton złota? Ze względu na dużą gęstość. Objętość całego złota na Ziemi jest mała i gdybyśmy wszystkie monety, sztabki, elementy biżuterii i złote fragmenty różnych wyrobów stopili w jedną wielką sztabę, to uzyskalibyśmy sześcian obok około 21,5 metra, który by wyglądał mniej więcej tak. I tutaj jest na 498 stronie taki poglądowy rysunek. A gdzie znajduje się to całe złoto? Według danych Światowej Rady Złota, czyli World Gold Council, Fizyczne złoto rozlokowane jest w następujący sposób. Biżuteria to około 92 000 ton, czyli 48%. Sektor oficjalny, czyli banki centralne, to około 33 200 ton i to jest 17% złota. Sztabki i monety to około 38 800 ton, to jest 20%. ETF-y i podobne to około 2440 ton, czyli raptem 1% złota. Mówimy tu o tych ETF-ach fizycznych. No i inne to około 14%. Specyfika podaży złota polega na tym, że w przeciwieństwie do wielu innych surowców nie ulega ono korozji ani innym niszczącym procesom. W związku z tym, całe wydobyte w historii złoto jest ciągle dostępne. Co więcej, złoto wydobywane dziś jest wymienne w proporcji 1 do 1 ze złotem wydobytym przed tysiącami lat. Jednak raz kupione na rynku Zazwyczaj znika z niego na długie dekady, podczas których spędza czas w szufladach z biżuterią, sejfach czy bankowych skarbcach. Jedynie niewielka część wydobytego złota trafia z powrotem na rynek i zmienia właściciela. W ciągu ostatnich 10 lat około 70% rynkowej podaży złota stanowiło po prostu bieżące wydobycie, a tylko 30% pochodziło z recyklingu. Czytając podobne statystyki, zawsze zadaję sobie pytanie, co by się stało, gdyby jakiś bajecznie bogaty człowiek postanowił opróżnić swój sejf i zalał rynek tonami złota? Okazuje się, że taka historia już kiedyś się zdarzyła. W czasach średniowiecznych większość złota docierała do Europy z Afryki Zachodniej, z okolic górnego biegu rzek Senegal i Gambia. Miejsce jego wydobycia było wielką tajemnicą, jak pisze David Eslandes w książce Bogactwo i nędza narodów. Po drodze cenny metal musiał z głębi Afryki przebyć drogę przez legendarne Królestwo Mali, które kontrolowało dostęp do Timbuktu oraz szlaki karawan przez Saharę. Było najdalej położonym w górę nurtu miejscem, jakie znali śródziemnomorscy kupcy. Handlarze złotem płacili tu wielką daninę lokalnym pośrednikom i władcy zwanemu Mansa. Jeden z tych władców, Mansa imieniem Musa, co po arabsku oznacza Mojżesz. Wybrał się w 1324 roku na pielgrzymkę do Mekki. Wyprawa taka trwała ponad rok, a Mansa postanowił się odpowiednio zaprezentować. Na trzy miesiące zatrzymał się w Egipcie, a wizytę jego wspominano potem przez całe wieki. Dał 50 tysięcy dinarów sułtanowi, który bynajmniej się nie wzdragał przed przyjęciem tak królewskiego prezentu. Tysiące baryłek złota zostawił w odwiedzanych przez siebie miejscach kultu. A także urzędnikom, którzy mu pomagali i zabawiali go. Podobno pod koniec jego pobytu cena złota w Egipcie spadła o jakieś 10 do 25%. Hmm. Jak za tym widzisz, nagłe i duże zwiększenie podaży złota na rynku powoduje spadek jego ceny. Jestem bardzo ciekawy, ile złota znajduje się w sejfach najbogatszych ludzi na świecie. Gdyby rozdysponować je porówno wśród mieszkańców naszej planety. Sejfy nie byłyby raczej potrzebne, bo przy populacji liczącej 7,7 miliarda ludzi na osobę przypada około 25 gramów cennego kruszcu. Co się dzieje z wydobytym złotem? Wiemy już jak wygląda podaż złota, więc teraz przyjrzyjmy się popytowi. W latach 2009-2018 źródła popytu na złoto wyglądały następująco. I tutaj na stronie 501 znajduje się wykres kołowy, który to pokazuje. Zatem Połowa używana była w procesie wytwarzania biżuterii, 1 trzecią stanowił popyt inwestycyjny, 10% znikało w skarbcach banków centralnych, a 9% zużywano w przemyśle technologicznym. Szczególnie interesująco wyglądało w ostatnich latach zachowanie banków centralnych. Przed wielkim kryzysem finansowym z 2008 roku wiele z nich wyprzedawało swoje rezerwy złota. Jednak po kryzysie, wraz z rozpoczęciem masowego drukowania pieniądza papierowego na całym świecie, Apetyt banków centralnych na złoto zdecydowanie wzrósł. Po roku 2008 obudzili się również inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy, znalazło to zwierciedlenie w zwiększonym popycie na złote monety i sztabki inwestycyjne. A innym wartym odnotowania trendem po stronie popytu jest rosnąca zamożność ludzi w Chinach i Indiach, których mieszkańcy wydają coraz więcej pieniędzy na zakup biżuterii oraz złotych sztabek i monet. I wreszcie część inwestycyjnego popytu na złoto realizowana jest poprzez inwestycje w ETF-y czy fundusze, które w swoich portfelach trzymają złoto fizyczne. Na stronie 503 i 502 są w książce wykresy ilustrujące dokładnie o jakich wartościach tutaj mówimy, no ale w audiobooku nie da się tego po prostu opowiedzieć, to trzeba zobaczyć. Poza popytem na złoto fizyczne, na rynkach finansowych istnieje jeszcze bardzo duża liczba różnego rodzaju funduszy. Które swoją ekspozycję na rynek złota budują za pośrednictwem instrumentów pochodnych, kontraktów, futures, opcji itd. I wartość wykreowanego w ten sposób papierowego złota kilkukrotnie przekracza wartość całego fizycznego złota, które kiedykolwiek wydobyto. Ile można zarobić na złocie? Jeśli weźmiemy pod uwagę wspomniany brak dywidend, odsetek czy czynszów oraz koszty przechowywania złota. Teoretyczna, oczekiwana stopa zwrotu powinna być ujemna. Jak jednak pokazują przytoczone już przeze mnie dane historyczne, w praktyce wyglądało to inaczej. Nie oznacza to bynajmniej, że na złocie nie da się stracić. Zmienność cen złota jest w zasadzie porównywalna do zmienności cen akcji i mogą występować bardzo długie okresy, w których złoto traci na wartości. Dlatego warto je rozpatrywać w kategoriach inwestycji bardzo długoterminowej którą zamierzamy trzymać w swoim portfelu przez dekady. Dla mnie to mocny argument za tym, by nie zamrażać w złocie większości kapitału. Porównanie średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w złoto w odniesieniu do różnych klas aktywów według stanu na koniec 2018 roku możesz zobaczyć na poniższym wykresie na stronie 505, ale jak się pewnie domyślacie, jest w roku 2024, gdy ten fragment nagrywam, no to już należałoby ten wykres zaktualizować, ale faktycznie złoto wypadało na tych w wykresach nieźle za okres od 1971 roku za okres 20 lat za okres 10 lat całkiem nieźle sobie radził ten kruszec idźmy dalej kiedy zarobisz na złocie a kiedy stracisz kiedy złoto przynosiło zwykle satysfakcjonujące stopy zwrotu otóż sprzyjające dla niego były przede wszystkim okresy wysokiej inflacji a szczególnie hiperinflacji Okresy, w których realne stopy procentowe, czyli te po uwzględnieniu inflacji, są bardzo niskie lub ujemne, czyli spada wówczas koszt alternatywny trzymania złota, bo lokaty czy obligacje są nisko oprocentowane. Okresy zawirowań i strachu na rynkach finansowych, gdy spadają ceny akcji oraz innych ryzykownych aktywów, wtedy złoto postrzegane jest jako swego rodzaju bezpieczna przystań. Również okresy słabości dolara amerykańskiego. No, złoto notowane jest w dolarach, więc osłabianie się dolara w stosunku do innych walut oznacza wzrost notowań złota wyrażonych w dolarach. No i okresy niepokojów społecznych, niepokojów politycznych, w których rosną obawy o wydolność całego międzynarodowego systemu finansowego, to są też takie okresy, kiedy złoto zachowuje się dobrze. Z kolei niesprzyjające dla złota były okresy szybko spadającej inflacji. Okresy wysokich realnych stóp procentowych, no bo zamiast złota inwestorzy wolą wówczas trzymać środki na generujących solidne odsetki, w depozytach czy w obligacjach rządowych. No i wreszcie okresy umacniania się dolara amerykańskiego, bo w takich czasach sam dolar postrzegany jest jako bezpieczna przystań. Czy złoto chroni majątek w czasie kryzysów i przed inflacją? To bardzo ważne pytanie w kontekście funkcji, jaką złoto ma pełnić w naszym portfelu. Okazuje się, że w pewnym stopniu zależy to od rodzaju kryzysu. Na przykład, w czasie pęknięcia bańki internetowej na rynku amerykańskim inwestorzy wcale nie uciekali do złota, lecz do postrzeganych jako bezpieczniejszych amerykańskich papierów skarbowych. Ale już w wielu innych podobnych sytuacjach złoto notowało dodatnie stopy zwrotu. I na stronie 507 w finansowej fortecy jest taki wykres, który zestawia ze sobą stopę zwrotu z indeksu SP 500 oraz złota w czasie różnego rodzaju kryzysów. I to był tak. Czarny poniedziałek w roku 1987. Amerykańska giełda mocno w dół, złoto w górę. Kryzys Long Term Capital Management w roku 1998. Podobnie. Akcje w, gół, w dół, złoto ok. Ale już przy pęknięciu bańki internetowej to, o czym wspomniałem, złoto i akcje spadały. W czasie ataku na World Trade Center w 2001 roku złoto drożało przy spadających akcjach, w czasie recesji w 2002 roku złoto drożało. No i drożało też w kolejnych momentach, takich jak kryzys z 2008 roku, jak pierwszy kryzys zadłużeniowy w 2010, drugi zadłużeniowy w 2012. Czy wreszcie spadki w końcówce 2018 roku? No, i tutaj wykres w książce się kończy, ale również po wybuchu wojny w Ukrainie, złoto bardzo dobrze się zachowywało i spełniało taką właśnie funkcję dywersyfikującą portfel w momentach zagrożenia. A jak wygląda zależność między złotem a inflacją? Jak już pokazałem wyżej, w pewnych okolicznościach możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której ceny złota spadają przez wiele lat. Jeśli kurs złota spada, to o ochronie przed inflacją oczywiście nie może być mowy. Jednak w bardzo długim okresie złoto faktycznie jest jednym z nielicznych aktywów zachowujących swoją siłę nabywczą. Historyczne ceny złota w dzisiejszych dolarach możesz prześledzić na poniższym wykresie. No i tutaj widać, że ten wykres wygląda faktycznie jak kolejka górska w Energylandii. Raczej nie traktowałbym złota jako sposobu na krótkoterminową ochronę kapitału przed zwykłą inflacją oscylującą wokół poziomów banków centralnych. W tym wypadku lepiej sprawdzą się indeksowane inflacją detaliczne obligacje skarbu państwa, np. EDO czy ROD, i zrobią to przy praktycznie zerowej zmienności. Złoto pokazuje jednak swoją siłę w okresach hiperinflacji czy mocnej deprecjacji waluty, gdy następuje ucieczka inwestorów od tracącego na wartości pieniądza papierowego. I głównie z myślą o takich okresach trzymam je w moim portfelu. Spora część wahań cen złota jest pochodną zmiany kursu dolara. Zależność się prosta: im mocniejszy dolar, tym niższe ceny złota. Z kolei osłabianie się dolara w stosunku do innych walut przekłada się na wzrost cen złota wyrażonych w dolarze. Dolar jest obecnie najpopularniejszą walutą na świecie pod względem zarówno udziału w obrotach handlowych, jak i jego roli waluty rezerwowej w większości państw. Dlatego często używa się go jako waluty do przechowywania oszczędności. W okresach osłabiania się dolara inwestorzy poszukują jednak innego środka pozwalającego przechować wartość, co wpływa korzystnie na notowanie złota. Co więcej, w związku z rosnącą rolą Chin jako światowego mocarstwa i zmierzchem świetności USA wielu ekonomistów wieszczy stopniowy koniec dolara jako globalnej waluty. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jak inwestować złoto w ramach swojego portfela? Załóżmy, że po zapoznaniu się z powyższymi informacjami rozważasz dodanie złota do swojego portfela inwestycyjnego, i teraz stoją przed tobą ważne decyzje: ile złota chcesz mieć w portfelu i w jaki sposób zbudować ekspozycję na złoto. Jeśli chodzi o punkt pierwszy, to oczywiście dużo zależy od Twoich osobistych preferencji. Jak już wspomniałem, mój długoterminowy portfel rynkowy zawiera modelowo aż 10% złota, a być może będzie go w przyszłości więcej. Piszę aż, ponieważ to dość spora waga. Analizując różne opracowania na temat roli złota w portfelach inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, fundacje czy uniwersyteckie endowmenty, można stwierdzić, że najczęściej przewijające się rekomendacje wskazywały na poziomy z przedziału 2,5-5%. Tempo, w jakim od 2008 roku na całym świecie drukuje się papierowe pieniądze, skłania mnie jednak do trzymania w portfelu nieco większej ilości złota. Gdy już będziesz dokładnie wiedział, jaką kwotę możesz i chcesz przeznaczyć na inwestowanie złoto, przejdziemy do kolejnego kroku. Do wyboru masz dwa podstawowe sposoby inwestowania. Złoto papierowe i złoto fizyczne. O złocie papierowym przeczytasz w rozdziale o produktach inwestycyjnych. Z kolei o tym drugim sposobie, czyli o złocie fizycznym, to ze względu na jego specyfikę zajmiemy się już teraz. Jak inwestować w złoto fizyczne? Aby posiadać złoto w formie fizycznej, możemy kupić złotą biżuterię, numizmaty i monety kolekcjonerskie, sztabki lokacyjne i monety bulionowe. Biżuteria, numizmaty, monety kolekcjonerskie to jest coś dla ekspertów, pasjonatów i osób, które po prostu się na tym znają. Moim zdaniem, w tym przypadku nie można mówić o typowej inwestycji złoto, bo cena kruszcu jest sprawą wtórną, a wartość zależy od innych czynników. Jeżeli się na tym nie znasz, wybierz to, co proste i oczywiste, czyli monety bulionowe i sztabki lokacyjne. Ja kupuję złoto przede wszystkim w takiej postaci i za chwilę napiszę więcej o tych monetach i sztabkach. Najpierw jednak chciałbym się z Tobą podzielić pewną cechą złota fizycznego, której przed zakupem nie brałem pod uwagę. Wielokrotnie pisałem w tej książce, że inwestowanie z założeniem skrajnego scenariusza może być bardzo kosztowne. Strach ma wielkie oczy, a wyobraźnia, jeśli tylko i na to pozwolimy, szybko może nas wciągnąć w jakąś pesymistyczną wizję. I choć staram się być realistą, to jak każdy człowiek, jestem podatny na pułapki zastawiane przez mój własny umysł. Bardzo lubię książki historyczne wyjaśniające związki między gospodarką a polityką. Czytając, jak w latach 30. i 40. XX wieku w różnych częściach świata do władzy dochodziły skrajnie prawicowe i populistyczne siły polityczne, nie mogę nie dostrzegać analogii do tego, co dzieje się obecnie na świecie. Skutkiem takich postaw były zwykle konflikty między państwami, czasem zbrojne, czasem handlowe, prowadzące w ostatecznym rozrachunku do wielkiego zubożenia społeczeństwa, na którego barki spadały koszty fatalnych decyzji politycznych. Gdyby na przykład Polska miała przestać być państwem demokratycznym, bardzo poważnie rozważałbym wyjazd i zabranie swoich dzieci tam, gdzie mogłyby w pełni korzystać z prawa do wolności. Myśląc o konieczności zabrania rodziny na drugi koniec świata, liczę, że woreczek złotego bulionu pomógłby nam przetrwać pierwsze miesiące pobytu. Wyobrażam sobie, że po przybyciu do Sydney czy Nowego Jorku, apitnie, wchodzę do punktu skupu, wyciągam podręczną kolekcję złotych sztabek i moneta dealerowi na ich widok, aż świecą się oczy. Mam oczywiście ogromną nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Jednak to dodatkowe poczucie spokoju, związane z posiadaniem fizycznego złota, jest dla mnie takim miłym zaskoczeniem. Aby mieć pewność, że opieram się w książce na aktualnych i sprawdzonych informacjach, w listopadzie 2019 roku przeprowadziłem praktyczny eksperyment. Spakowałem część swoich sztabek i monet do plecaka, po czym wyruszyłem z nimi do Sydney. Eno. Rozmażyłem się trochę, tak naprawdę udałem się do centrum Warszawy, odwiedziłem kilka punktów skupów, w których sprzedałem część swojej kolekcji, a musisz wiedzieć, że byłem do niej naprawdę przywiązany. Ale czego się nie robi dla czytelników. Celem było sprawdzenie, czy sprzedaż złota fizycznego jest obecnie bezproblemowa. I zanim napiszę o wnioskach ze swojej wycieczki po sklepach jubilerskich, Lombardach i punktach obsługi dealerów, przytoczę jeszcze kilka podstaw, dzięki którym łatwiej będzie Ci zorientować się w kolejnych punktach. Inwestycja najwyższej próby. Ilość złota w sztabce czy monecie podana jest najczęściej w tzw. uncjach trojańskich. Też niektórzy mówią, że to są uncje aptekarskie. Te uncje są oznaczone symbolem OZ, czyli OZ. Kropka, I jedna uncja to jest 31,1 grama. Przeliczenie uncji na gramy znajdziesz w poniższej tabelce. Jedna uncja to 31,1 g, pół uncji to 15,55 grama, jedna dziesiąta uncji to 3,11 g i tak dalej. Z kolei zawartość złota w danej sztabce, monecie czy biżuterii podaje się za pomocą tzw. karatów albo próby. Jeden karat oznacza, że 124 stopu to złoto. Czyli 24 karaty wskazują, że mamy do czynienia z z czystym złotem. No i próba również odnosi się do zawartości złota w danym stopie. Aby oszczędzić przy długich opisów, tutaj jest następna tabelka na stronie 512, pokazuje, że 24 karaty to jest inaczej próba 999,9, czyli zawiera to 99,99% ,99 czystego złota. A dla porównania, 18 karatów to inaczej próba 750 i to oznacza, że tam jest 75% złota. Zatem figurka odlana z 12-karatowego złota zawiera 50% czystego metalu, a okolicznościowy medal pokryty 24-karatowym złotem oferowany przez internetową mennicę z okazji z soplicy? Nie wiadomo. Warstewka złota na takim metalu może być przecież bardzo cienka, także nie kupuj takich ciekawostek. Które sztabki i monety kupować? Co do zasady, złoto warto kupować w taki sposób, aby później móc je bez problemu sprzedać. Dlatego najsensowniejszą opcją jest zakup tych monet bulionowych i sztabek, które są najbardziej znane i produkowane przez mennice zrzeszone w londyńskim rynku kruszców, czyli London Bullion Market Association, skrót LBMA. Nie oznacza to jednak, że ze sprzedażą złota w innej postaci jest jakiś problem. W sklepach jubilerskich i lombardach słyszałem zwykle konkretną cenę za jeden gram złota i nie miało większego znaczenia w jakiej postaci je przyniosłem. Wszystko jedno. Nowiutka sztabka z certyfikatem, czy pełna czerwonych przebarwień, to jest tak zwana czerwień kasiusza, porysowana moneta, wszystko było klasyfikowane jako złoty złom. To ciekawe, im bardziej udawałem nieświadomego klienta, tym większym złomem okazywały się moje monety i sztabki, a cena skupu natychmiast spadała. Pamiętaj o tym, sprzedając złoto w tego typu miejscach. Bądź twardy i nie zachowuj się jak laik. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja u profesjonalnego dilera. Tam różnice w cenie pomiędzy sztabkami a monetami, w zależności od ich stanu i jakości, były już bardzo widoczne. Za jedną monetę w najgorszym stanie zaproponowano mi cenę złotego złomu. Na całą resztę mojej kolekcji otrzymałem korzystniejszą ofertę. Przy zakupie złota obowiązuje też prosta zasada. Im mniejszą monetę lub sztabkę kupujesz, tym więcej zapłacisz za każdy gram złota. I widać to doskonale w poniższym zestawieniu produktów o najpopularniejszych masach. I na stronie 514 Finansowej Fortecy jest tabela, która pokazuje, że np. 1 dziesiątą uncji e, można było kupić w dniu, m, który to był dzień, 29 października 2019 roku, bo wtedy robiłem ten eksperyment, to 1 dziesiąta uncji kosztowała 661,88 zł, czyli tak naprawdę 115% Rynkowej ceny 1 grama złota, ale jak już ktoś kupił jedną uncję, to 103% rynkowej ceny złota musiał za to zapłacić, czyli 5900 zł 80 groszy. Swoją drogą sporo to złoto podskoczyło od tego czasu. Jak widzisz, kupowanie monet czy sztabek o niskiej wadze, np. 1 dziesiąta uncji, jest najmniej opłacalne. Do powyższego zestawienia wybrałem produkty najtańsze, a i tak za 1 dziesiątą uncji zapłaciłbym 115% ceny rynkowej. Za złoto inwestycyjne o mniejszej wadze płacimy ogromną premię, której nie odzyskamy w momencie jego sprzedaży. Wraz ze wzrostem wagi monety lub sztabki coraz mniejszą część ceny stanowi marża dealera i producenta, a coraz większą wartość samego kruszcu. I do swojego portfela nabywam głównie monety i sztabki o wadze jednej uncji. Sztabki lokacyjne, które wybrać. Na świecie istnieje wielu producentów złotych sztabek, jednak do najbardziej znanych należą Areus, Umicore, pump, Degussa, Valkambi, Perthmint. I jeśli kupimy sztabki któregoś z nich, nie powinniśmy mieć żadnych problemów z ich późniejszą odsprzedażą w dowolnym miejscu na świecie. Dodatkowo warto kupić sztabki opakowane w tzw. CertiCard, który nie tylko chroni je przed zarysowaniem czy uszkodzeniem, ale też zawiera certyfikat potwierdzający autentyczność. Gdy próbowałem sprzedawać Haleusa opakowanego jedynie w folię, dealer zaoferował mi znacznie niższą cenę. Ale tacy dealerzy bardziej zaawansowani to tak naprawdę śmieją się z tych certikardów, bo oni sami są w stanie ocenić autentyczność złota. Proste wnioski na temat kupowania sztabek. Numer jeden. Korzystniejszy jest zakup większych sztabek. Numer dwa najlepiej kupować te pochodzące od znanych producentów. I numer trzy wybierajmy sztabki zapakowane w ten ochronny, taki certificat, ale to bardziej chodzi chyba o to pudełeczko, żeby się po prostu nie niszczyły, nie rysowały. Monety bulionowe, które wybrać. Określenie bulionowa nie ma nic wspólnego z niedzielnym rosołem. Oznacza monetę inwestycyjną, której wartość zależy przede wszystkim od zawartego w niej kruszcu. Kupując takie monety, nie płacimy dodatkowej premii za wartość kolekcjonerską, gdyż są one wystandaryzowane i produkowane na masową skalę. Każda z nich ma wybitą próbę i rok produkcji. W przypadku niektórych monet od czasu do czasu dokonywane są drobne zmiany, np. modyfikacja rewersu na australijskim kangurze, tak żeby nadać im również ten walor kolekcjonerski, ale co do zasady płacimy za kruszec. I do najbardziej znanych monet bulionowych należą południowoafrykański Krugerrand, kanadyjski liść klonowy, amerykański orzeł, wiedeński filharmonik, australijski kangur i chińska panda. Warto zwrócić uwagę, że amerykański orzeł i krugerand wykonane są z 22 karatowego złota. Czy to oznacza, że jednouncjowy amerykański orzeł zawiera mniej złota niż jednouncjowy klonowy liść? Nie. Zawiera go dokładnie jedną uncję. Po prostu w tej pierwszej monecie znajduje się też domieszka innych metali i w tym wypadku miedzi i srebra, więc jest ona po prostu nieco cięższa. Niektóre z monet bulionowych mają wybity nominał, np. 100 euro na wiedeńskim Filharmoniku o wadze jednej uncji. Nie ma to obecnie znaczenia dla wartości takiej monety, ale wyjątkiem może być sytuacja, w której cena złota spadłaby poniżej tego nominału, ale to raczej mało prawdopodobne. Dodatkowo monety z wybitym nominałem są prawnym środkiem płatniczym w kraju produkcji. Istnieje zatem możliwość wywiezienia ich do tego państwa w większych ilościach niż wynikałoby to z wartości kruszcu, a tym samym można uniknąć ewentualnego cła. Od razu jednak zaznaczę, że tego nie miałem okazji sprawdzić w praktyce. Co lepiej kupić? Monety czy sztabki? Moim zdaniem najlepiej kupić to, co w danym momencie jest tańsze. W swojej kolekcji mam zarówno sztabki, jak i monety, a przy próbie ich sprzedaży nie było żadnej różnicy w cenie, którą proponowali mi dilerzy. Za to różnica w cenie występuje często w momencie z zakupu. Przy tej samej wadze monety bulionowe są zwykle nieco droższe od sztabek. Dlaczego tak jest, skoro przecież płacimy jedynie za kruszec? Spotkałem się z przeróżnymi opiniami na ten temat, z których podam tylko wybrane. Bicie monet jest droższe niż bicie sztabek. Monety są powszechnie znane na całym świecie, a sztabki nie Sztabki łatwiej podrobić niż monety. Łatwiej sprawdzić autentyczność monet, bo jest tak zwana linijka mennicza. O czym za chwilę. Monety są bardzo, są dużo wygodniejsze od sztabek, nie wiem dlaczego. Monety łatwiej sprzedać, każdy od razu rozpozna krugeranda, a sztabki mogą budzić wątpliwości. Moja wycieczka po punktach skupu nie potwierdziła, nie potwierdziła tych, jednak tych argumentów. Tych argumentów nie potwierdziły też długie rozmowy z kilkoma już zaprzyjaźnionymi dealerami. W momencie sprzedaży nikogo nie obchodziło, czy daję mu złoto w formie monety, czy sztabki. Ba, w przypadku monet szło trochę trudniej, bo każdy przyglądał się im długo przez szkło powiększające i wyszukiwał różnego rodzaju niedoskonałości. Za jedną z nich zaproponowano mi cenę złomu właśnie ze względu na widoczne w powiększeniu rysy i przebarwienia na powierzchni. Zatem mój wniosek jest taki. Nie ma specjalnej różnicy, czy kupujemy powszechnie znane monety bulionowe, czy sztabki znanych producentów. Gdybym miał do wyboru jedno i drugie, wybrałbym to, co jest tańsze. Tańsze w momencie zakupu. Ewentualnie można rozważyć urozmaicenie swojej kolekcji i posiadanie zarówno sztabek, jak i monet. Tak na wypadek, gdybyśmy trafili w przyszłości na kupującego z jakimiś wyraźnymi preferencjami dla jednej z tych form. Jednak opinie na temat wyższości monet nad sztabkami są moim zdaniem mocno przesadzone. Przy sprzedaży nie stwierdziłem różnicy. Za to bez względu na to, czy kupujemy złoto w formie sztabek czy monet? Jedno jest pewne, musimy o nie dbać. Złoto jest miękkim metalem, a wszelkie zarysowania powierzchni czy niedoskonałości będą natychmiast wykorzystywane przez kupujących do obniżenia ceny. Dlatego sztabki trzymajmy w certikardach, a monety najlepiej w specjalnych kapslach mędniczych. Kiedy bierze się monety do ręki, ponoć warto robić to w rękawiczkach, co pozwoli uniknąć ich uszkodzenia. Jeśli więc będziesz je trzymać w jednej sakiewce i pobrzękiwać nimi jak w filmach o średniowieczu, no to otrzymasz za nie w momencie sprzedaży znacząco niższą cenę. Cenę złomu. Gdzie kupić złoto fizyczne? Czym się kierować przy wyborze miejsca, w którym kupimy swoje złoto? Z tym punktem miałem nie rada problem, bo odpowiedź powinna teoretycznie brzmieć tak: kupuj tam, gdzie jest tanio. Jeżeli ta firma jest wiarygodna i długo działa na rynku. Tylko no jak sprawdzić wiarygodność przed transakcją, szczególnie gdy mamy do czynienia z mniejszym dystrybutorem? W internecie funkcjonują porównywarki cen złota, a ich właściciele zapewniają, że do zestawienia wybrali jedynie wiarygodne firmy. Dwie, do których zaglądam przed każdym zakupem, to jest złotyranking.pl i cenyzłota.pl. Bardzo wygodne jest w nich pokazanie, o ile cena złota przewyższa obecną cenę rynkową, czyli tzw. cenę spot. Jednak zestawienia te, chociaż pomocne, nie są kompletne. W żadnym z nich nie ma np. Mennicy Polskiej, która sprzedaje najwięcej złota w naszym kraju, która jest spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych i której finanse można prześwietlić. Wydaje się zatem, że ważnym kryterium doboru firm do rankingu jest również to, czy porównywarka ma z daną firmą podpisaną umowę afiliacyjną i otrzyma prowizję za sprzedaż. Tak czy inaczej, warto do takich porównywarek zajrzeć, aby uzyskać jakąś wstępną orientację. Dla mnie w momencie kupna, poza ceną, kluczowa jest też inna sprawa, czyli możliwość pójścia do sklepu i zapłaty przy odbiorze po obejrzeniu towaru. Choć u niektórych dealerów w internecie można kupić złoto o 3, nawet 5% taniej, mam przed tym poważne opory. Związane jest to z koniecznością zapłaty za towar z góry i oczekiwaniem na przesyłkę kurierską. Większe złota kupuję więc stacjonarnie. Uncja złota kosztuje dziś więcej, niż wynosi średnia krajowa. Jak na mój gust, Przelewanie większych pieniędzy na konto firmy nieposiadającej fizycznego sklepu i oczekiwanie na przesłanie złota, którego wcześniej nie miałem możliwości obejrzeć, to sprawa trochę zbyt ryzykowna, dlatego większość złota kupiłem jak dotąd w punktach stacjonarnych. Szczególnie słabo wygląda dla mnie tak zwana dostawa terminowa, np. po 45 dniach od wpłaty środków. W takim czasie złoto można chyba sprowadzić z księżyca. Z giełd w Niemczech czy Austrii, gdzie zwykle kupują lokalni wileży, dostawa trwa znacznie krócej. W takim modelu otrzymują oni od nas darmowy kapitał do obracania przez kilka tygodni, a nam pozostaje nadzieja, że jednak coś w końcu przyjdzie. Poza tym ponosimy wówczas ryzyko, że dealer, którego kondycji finansowej nie byliśmy w stanie sprawdzić, upadnie. Dlatego staram się trzymać zasady, by dokonywać płatności po otrzymaniu i obejrzeniu cennego towaru. W marcu i kwietniu 2020 mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Na skutek zamknięcia granic z powodu epidemii koronawirusa oraz wstrzymania ruchu lotniczego u większości dealerów nie było możliwości nabycia fizycznego złota. Nie miało ono jak dotrzeć z zagranicznych giełd. No i nieliczni, którzy posiadali zapasy, zaczęli sobie naliczać kosmicznie wysokie marże. W takiej sytuacji można zainwestować złoto w inny sposób, na przykład za pośrednictwem fizycznych ETF-ów. Tak naprawdę one się nazywają ETC, czyli Exchange Traded Commodity, no ale umownie nazywam je tutaj ETF-y, bo jeszcze w książce nie tłumaczyłem, czym te ETF-y są. Tę formę opiszę jednak przy okazji omawiania produktów finansowych. Rola złota w portfelu inwestycyjnym. Po co właściwie inwestuję w złoto? Z kilku powodów. Pierwsza sprawa to okresy paniki rynkowej. Jednym z założeń dywersyfikacji portfela jest to, że różne klasy aktywów są ze sobą w różnym stopniu skorelowane. Na przykład w normalnych warunkach rynkowych korelacja pomiędzy akcjami a obligacjami jest dosyć niska. Gdy jednak na rynkach finansowych pojawia się panika, korelacje między różnymi aktywami gwałtownie rosną. Akcje, surowce przemysłowe, obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe rynków wschodzących większość z nich traci na wartości, bo spanikowani inwestorzy szukają bezpiecznej przystani. Złoto jest jednym z nielicznych aktywów, którego cena w takich warunkach zachowuje się zwykle nieco inaczej. Najpierw przez kilka dni czy tygodni spada, bo inwestorzy sprzedają wszystkie aktywa, jak leci, byle tylko w portfelu mieć trochę gotówki, ale następnie zaczyna wędrować do góry, pełniąc funkcję bezpiecznej przystani dla tych, którzy boją się o wartość papierowych pieniędzy. Złoto wskazuje wówczas niską lub wręcz ujemną korelację z innymi ryzykownymi aktywami i dobrze spełnia się w roli takiego składnika portfela, który ma obniżać jego zmienność w okresach przedłużającej się paniki. Dlaczego to takie ważne? No bo chociaż każdy zakłada, że będzie się trzymać strategii inwestycyjnej, to znacznie łatwiej jest przy niej wytrwać, jeśli w czasie rynkowej zawieruchy nasz portfel zachowuje się bardziej stabilnie. Drugi powód obecności złota w moim portfelu to pozytywny wpływ na wyniki w okresach, w których będziemy mieć do czynienia z deprecjacją walut i powiązaną z tym podwyższoną inflacją. Wiem, wiem, takich okresów już od bardzo dawna nie było, ale zakładając, że pożyję jeszcze kolejnych 40 lat, jestem przekonany, że przynajmniej jeden epizod z takim otoczeniem rynkowym wystąpi, szczególnie przy obecnej skali drukowania pieniędzy przez banki centralne. A złoto dobrze zachowuje wtedy siłę nabywczą. I teraz to czytam: w roku 2024. Pisałem w 2020, okazało się, że nie musiałem 40 lat czekać na wysoką inflację. Trzeci powód to scenariusz załamania się obecnego systemu finansowego. Mało prawdopodobny w krótkim terminie, ale w długim terminie każdy dotychczasowy system finansowy padał, a przynajmniej ulegał jakiejś ewolucji. W takich sytuacjach daje o sobie znać jeszcze jedna cecha złota. W przeciwieństwie do wielu innych aktywów, złoto nie jest niczym zobowiązaniem. Nie ma drugiej strony transakcji, od której woli czy kondycji finansowej zależeć będzie to, czy otrzymam pieniądze. Zatem inwestując w złoto fizyczne nie ponoszę ryzyka czyjegoś bankructwa. Złoto fizyczne po prostu mam. I wreszcie ostatni powód, jak pokazują dane historyczne, stopa zwrotu z długoterminowej inwestycji w złoto wypada całkiem dobrze. Nie bez powodu potencjalne zyski wymieniłem jednak w ostatnim punkcie, są one bardzo istotne. Lecz główna rola złota w portfelu to zabezpieczenie na wypadek wystąpienia rzadkich i ekstremalnych ryzyk, zjawisk rynkowych. Jeżeli takie zjawiska nie wystąpią i na złocie zarobię mało, no to nie będę płakał, przeciwnie, będę się cieszył z zysków wygenerowanych przez resztę aktywów w portfelu. Nawet wolałbym taki scenariusz. A kim byłby złoty kolarz w wyścigu Tour de France? Przypomnę, że takie porównanie do kolarzy robimy w stosunku do każdej klasy aktywów finansowej fortecy. Skojarzył mi się z zawodnikiem, który przed górskim etapem założył zimowe opony. Wyścig odbywa się latem, więc wszyscy pukają się w głowę na widok tych opon. Po starcie okazuje się jednak, że podobnie jak 70 lat wcześniej doszło do załamania pogody i oblodzenia trasy. I podczas gdy inni kolarze walczą o przetrwanie na każdym podjeździe i zjeździe, zsuwając się bez kontroli w lokalne dolinki, Nasz bohater spokojnie pedałuje, pewnie zmierzając do etapowego zwycięstwa. Dzięki niemu, nawet w tak skrajnych warunkach, zespół zdobędzie punkty. To tyle na temat złota. W kolejnym rozdziale omówimy sobie inwestowanie w surowce. Podsumowanie. Jak uczy historia, wartość pieniądza papierowego, nawet jeśli został on wyemitowany przez największe i najbardziej stabilne w danych czasach gospodarki, na przestrzeni dziesięcioleci w stosunku do złota nieuchronnie dąży do zera. Z oszacowaniem wartości złota jest duży problem. Ponieważ nie generuje ono czynszów, odsetek ani dywidend, nie da się go wycenić klasyczną metodą DCF, czyli Discounted Cash Flows. Specyfika podaży złota polega na tym, że w przeciwieństwie do wielu innych surowców. Złoto nie ulega korozji ani innym niszczącym procesom, w związku z tym całe wydobyte złoto jest ciągle dostępne. No i co więcej, złoto wydobyte dziś jest wymienne w proporcji 1 do 1 z złotem wydobytym przed tysiącami lat. Raz kupione na rynku zazwyczaj znika z niego na długie dekady, podczas których spędza czas w różnego rodzaju szufladach z biżuterią, sejfach czy bankowych skarbcach, więc jedynie niewielka część wydobytego złota trafia z powrotem na rynek i zmienia właściciela. Zmienność cen złota jest w zasadzie porównywalna do zmienności cen akcji. Mogą występować bardzo długie okresy, w których złoto traci na wartości. Ogólnie sprzyjające dla złota są okresy wysokiej inflacji, a szczególnie hiperinflacji, okresy, w których realne stopy procentowe, czyli po uwzględnieniu inflacji, są bardzo niskie lub ujemne. Spada wówczas koszt alternatywny trzymania złota. Okresy zawirowań i strachu na rynkach finansowych, gdy spadają ceny akcji oraz innych ryzykownych aktywów, złoto postrzegane jest wtedy jako bezpieczna przystań. Okresy słabości dolara amerykańskiego, no bo złoto notowane jest w dolarach, więc osłabianie się dolara w stosunku do innych walut oznacza wzrost notowań złota i okresy niepokojów społecznych i politycznych, w których rosną obawy o wydolność całego międzynarodowego systemu finansowego. Niesprzyjające dla złota są natomiast okresy szybko spadającej inflacji, okresy wysokich realnych stóp procentowych, bo zamiast złota inwestorzy wolą wówczas trzymać środki na generujących solidne odsetki w depozytach i obligacjach rządowych, czy okresy umacniania się dolara amerykańskiego, i w takich czasach sam dolar postrzegany jest jako bezpieczna przystań. Tu mała dygresja, styczeń 2024 roku. No, mamy też wysokie stopy procentowe, więc ciekawe. Jakie są perspektywy dla złota? Główna rola złota w moim portfelu to zabezpieczenie na wypadek wystąpienia rzadkich, ekstremalnych zjawisk rynkowych, takich jak kryzysy finansowe, okresy paniki na rynkach, okresy hiperinflacji i deprecjacji walut. Preferuję inwestowanie w złoto fizyczne w formie sztabek lokacyjnych oraz monet bulionowych. W przeciwieństwie do aktywów finansowych, złoto takie fizyczne nie jest niczym zobowiązaniem. Zastanów się przez chwilę i zapisz, co myślisz o posiadaniu złota w swoim portfelu inwestycyjnym. Jak widziałbyś rolę złota w tym portfelu i na co zwracałbyś uwagę, kupując złoto fizyczne? To tyle na dziś. Dobrnęliśmy do 523 strony finansowej fortecy, więc powoli zbliżamy się do końca. Myślę, że jest ogromna szansa, że w 2024 roku skończy nagrywanie tych kolejnych odcinków i zrobimy z tego jeden audiobook który pewnie będzie można sobie kupić w, w książce już taką produkcję zakończoną, ale oczywiście każdy może sobie posłuchać też tego za darmo na YouTube i w ramach mojego podcastu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas i życzę sukcesów w budowaniu waszych finansowych fortec. A jeśli jesteś zainteresowany zakupem Finansowej Fortecy, to znajdziesz ją na stronie finansowaforteca.pl.